Saint-Germain. Studium Alchemii. Księga pierwsza. Rozdział ósmy. Rozkazując świadomości. Z pełnym czci pokojem, z bojaźnią uświęconej świadomości, przystępujemy teraz do wielkich duchowych praw rządzących wszelkim zewnętrznym przejawem. Cele Boga stają się coraz bliższe każdemu w miarę, gdy staje się mu droższe. Uprzytomnijcie sobie, jakim szaleństwem jest poddanie się fałszywym zasadom jakiegokolwiek systemu wychowawczego. Jednakże również szalone jest zaprzeczenie wrodzonej prawdzie i sprawdzonym aspektom wiedzy akademickiej. Aby poznać naturę, poznajcie samych siebie i opanujcie sztukę świętej syntezy. Dzięki temu sprawiedliwość prawdy będzie służyć zintegrowaniu w obrębie pola wiedzy tej wewnętrznej względności i kosmicznej miary między naturą a tym ja, którego precyzyjne, matematyczne działanie wskazuje, że tak jak Bóg geometryzuje, tak człowiek jest w stanie systematycznie dostrzegać i demonstrować skorelowane zrozumienie cudownych dzieł rąk Bożych, bez zwodniczej magii umysłu cielesnego. Po usunięciu wibracji ludzkiej myśli i uczucia stwórczej łaski, a złożonej wewnątrz każdego atomu stworzenia, cała substancja życia zajaśnieje oczyszczona przez wieczne ręce. I tak powinno być. Największy błąd, największe cierpienie, wszystko to jest spowodowane przez mylne podejście do czystego rozumu. Czy zdajecie sobie sprawę, błogosławione dzieci rodzaju ludzkiego, że niewielu byłoby na tej ziemi ludzi brnących świadomie w czynienie zła, gdyby byli oni całkowicie przekonani, że je czynią? Jest zatem zadaniem mistrzów, alchemików rasy bezgranicznie służyć Bogu i człowiekowi przez usuwanie każdego śladu złośliwości i ignorancji z ekranu ludzkiej świadomości, zaczynając od własnych, osobistych pojęć. Wiedząc, jak skwapliwie uczniowie tego kursu chłoną każde moje słowo, jestem także przepełniony poczuciem szacunku dla zadań, które was czekają. Nie jestem w stanie wyobrazić sobie, jak moglibyśmy nie odpowiedzieć na wołania słane do nas zgodnie z wielkim prawem kosmicznym. Nawet w niebo wstąpioną istotę, będącą w bliskim kontakcie z rodzajem ludzkim, może niemal opętać nagłe pragnienie rozcięcia więzów, które trzymają błogosławioną duszę w okowach. Jednak wolno nam wskazać drogę i zaoferować szczególną radę i pomoc tylko zgodnie ze wskazaniami Rady Karmicznej. Zalecenie "Człowieku, poznaj samego siebie" musi zostać zastosowane przez was w odniesieniu do prawdy czystej istoty, a nie do ludzkich koncepcji o tym, czym jest ta prawda. Niebezpiecznie jednakże jest krytykować drugiego człowieka lub jego koncepcję, ponieważ tylko sama jednostka może pojąć poprzez ekran swego własnego bytu swój świat i kosmos rozpostarty powyżej. Kiedy na własny użytek pojmiecie znaczenie interpretacji życia, to zobaczycie, jak całkowicie niemożliwe dla was jest to do zrobienia w stosunku do innej jednostki. Zważywszy, że przeciętna osoba nie może z powodzeniem wejść w świadomość innego strumienia życia, ani też trafnie ocenić jego pełnych procesów myślowych i uczuciowych, my, z łaski Bożej, jesteśmy w stanie to uczynić i Rada Karmiczna, w powiązaniu z uniwersalnymi chrystusowymi ja całej ludzkości, może w tym pośredniczyć. Często wahamy się, dopóki nie zostaniemy gorąco zaproszeni czy ingerować w czyjąś osobistą karmę. Jednak nierozsądna, nie w niebo wstąpiona ludzkość często wyrywa się, by decydować, jak ktoś powinien żyć czy myśleć. Ufam, że uczniowie tego ruchu coraz bardziej będą pojmować,
jak pomocni mogą być w stosunku do siebie nawzajem poprzez zachowanie niepokalanego wyobrażenia o każdym pojedynczym planie życia, a następnie pozostawienie roli przewodnika wyższemu ja danej osoby. W ciągu wieków dobrze zaobserwowałem, jak ważna jest służba systematycznej modlitwy. Codzienne zanoszenie próśb uratowało życie milionom, dodało sensu życia innym milionom i pobłogosławiło całe życie bez granic. Modlitwa otwiera drzwi do interwencji Boga w ludzkie sprawy. To ona toruje dostęp w niebo wstąpionym mistrzom i istotom kosmicznym, które, pragnąc służyć planecie Ziemi i jej ewolucjom, mogą kroczyć w zasięgu uniwersalnej sprawiedliwości i nieść szczególną pomoc, ponieważ zostały do tego wezwane. Albowiem prawo zrządza, że niebieskie zastępy muszą otrzymać petycję od kogoś spośród ludzi, muszą zostać zaproszone, aby zainterweniować, zanim wolno im będzie wstawić się za ludzkością. Ostatecznie, czy ludzie zachowaliby wolną wolę, gdyby niebo udaremniało spełnienie każdego niepohamowanego żądania? Jednakże czy ci strażnicy rasy, którzy dostrzegają błędy ludzkich czynów, mogą nie wzywać pomocy wyższej inteligencji Boga w imieniu swych zagubionych braci, aby uwolnić życie od skrystalizowanych skutków ich mylnych koncepcji? Dla alchemika wartość modlitwy jest wieloraka. Oprócz uprzednio wymienionych korzyści, przyczynia się ona do uwydatnienia jego zalet i wspiera cel boskiej prawdy w czasie, gdy forma mentalna jest w trakcie pojawiania się na planie fizycznym. Wezwanie umiłowanego Jezusa w godzinie jego największej próby, jednak nie moja wola, ale Twoja niech się stanie, uczy wyższego prawa alchemii. Wezwanie to wypowiedziane przez alchemika w każdej chwili zapieczętowywania matrycy sprawia, że kierownicze siły mocy mądrości i miłości poprawiają stwarzany wzór tam, gdzie to konieczne, by bardziej doskonałe projekty Stwórcy mogły pojawić się w świecie formy. Umieszcza to cały proces precypitacji w polu siłowym wiecznych percepcji i zaopatruje człowieka jako współtwórcę z Bogiem w dodatkową korzyść otrzymywania pomocy ze strony Wszechmocnego, gdy formułuje on i rozwija własny myślowy wzór przeznaczenia zgodnie z kosmicznym celem. W moim ostatnim przekazie napomknąłem o możliwości zakłócania procesu precypitacji przez inne umysły. Nie życząc sobie, by ktokolwiek przeląkł się tej ewentualności, chcę jednocześnie, aby każdy miał się na baczności i chronił się przez ostrożne milczenie. Czujne działanie i strzeżona medytacja są dodatkowymi gwarancjami, że wolność tworzenia, którą Bóg chce obdarzyć wszystkich, będzie dana wszystkim. Wizualizacja niebieskiego światła wokół Was, Waszej matrycy i jej manifestacji posłuży zogniskowaniu zamierzonej ochrony. Kiedy Jezus Chrystus powiedział: nie sądźcie, że przyszedłem pokój przynieść na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokoju, ale miecz. To spowodował konsternację pośród wielu, którzy byli jego zwolennikami jako księcia pokoju, i sytuacja ta trwa do dzisiaj. Błogosławieni ta deklaracja wraz z następującą po niej dalszą częścią: bo przyszedłem poróżnić syna z jego ojcem, córkę z matką, synową z teściową i będą nieprzyjaciółmi człowieka jego domownicy. Ma wspólny cel przekazanie każdemu życiu posłania ochrony. Zbawiciel oznajmił całemu rodzajowi ludzkiego potrzebę ochrony tego boskiego wzoru, który jest własnością wszystkich ludzi. Zatem jeżeli niektórzy pozwolą sobie mówić innym, jak powinni żyć, to skłócą rodzinę i przyjaciół. A jeżeli człowiek świadomie zdecyduje się szukać, znaleźć i podążyć za swym boskim wzorem,
Mimo, że ten plan może nie podobać się jego ojcu, matce, przyjaciołom czy społeczeństwu, to jednak powinien go przyjąć, choć skłóciłby go on z tymi, którzy żyją jeszcze, według ziemskich koncepcji obowiązku. Podążając za gwiazdą betlejemską, wewnętrznym kamieniem węgielnym Chrystusa, kroczy się drogą Getsemani, Kalwarii, poranku zmartwychwstania i wzgórza w niebo wstąpienia. Zatem nikt nie może osiągnąć prawdziwego pokoju, zanim miecz boskiego rozróżniania nie pozwoli mu spostrzec rzeczywistości dla siebie i ochronić następnie wrodzonych darów i łaski, które Bóg zapieczętował w nim, by każdy strumień życia uczynić przepiękną facetą w uniwersalnym planie stworzenia. Nie dopuszczę, aby moje powyższe stwierdzenie stało się pretekstem do ludzkiego uporu. Zaprawdę wiadomym być musi, że wielu rodziców i przyjaciół działając w dobrej wierze służy mądrą radą, jak również czyni to wielu przywódców religijnych i edukacyjnych, i że wiele można się nauczyć, słuchając mądrości uczonych i dobrze poinformowanych. Mnie jednak interesuje osiągnięcie perfekcji przez jednostkę w procesie samorozróżniania, przy pomocy którego rozwija ona zdolności kierownicze i talent oceniania rad innych, posłusznie patrząc w górę na Boga, by spenetrować gęstość ludzkiego rozumu światłem Jego łaskawości, które jest, powtarzam, jutrzenką i substancją samego czystego rozumu. Większej logiki niż niezrównana mądrość Logosu nie posiada nikt z ludzi. Istnieje tu jednak niebezpieczny punkt, kruchy stan świadomości, gdzie głupia rezerwa odzywa się w uczniu i w tym stanie oświadcza on: potrzebny mi jest tylko Bóg i tylko On musi mi powiedzieć wszystko, co powinienem wiedzieć. Drodzy moi, kiedy król zaprasza syna na ucztę, to zatrudnia służbę, aby podała jadło na stół synowi, który musi wtedy przybyć i sam je spożyć. Niech więc wszyscy nauczą się rozpoznawać prawdziwą wartość w innych i we wszystkich rzeczach, ale nie dadzą się zwieść ich ślepotą. Dochodzę teraz do miejsca, gdzie zależy mi na tym, by pokazać wam wielką tajemnicę w taki sposób, że sama poprawność waszego zrozumienia pozwoli wam zebrać trwałe korzyści w waszym umyśle i sprawach. Oto ona, zrozumienie przez alchemika, że świadomość jest najważniejszym składnikiem. Ukochani, u Boga wszystko jest możliwe. Jeśli posiadacie Jego świadomość, to dla każdego z was wszystkie rzeczy są doprawdy natychmiast możliwe do przejawienia. Jeśli nie dzieje się to natychmiast, to potrzeba wam, widocznie, więcej Jego świadomości. Dobrze, powiecie, ale jak się zabrać do uzyskania tego ulotnego dobra zwanego świadomością? Umiłowani, czym i gdzie jest wasza świadomość? Miniaturowe kruszyny fizycznej materii czy energii w swej naturze atomowe składają się z krążących po orbitach cząstek światła, wyznaczonych i nasyconych inteligentnym działaniem. Ten duchowy magnetyzm, natchniony twórczą inteligencją, mocą i miłością, jest strumieniem, którego gęstość przenika całą sferę i zakres każdego atomu, emanując na zewnątrz ku układom molekularnym i komórkowym, a stąd poprzez elementalne fazy natury objawiając się aż w skali planetarnej. Przy ich poprawnym zrozumieniu okazuje się, że cząsteczki te wirują na nieskończenie fantastycznych orbitach poprzez słoneczne, galaktyczne i uniwersalne gęstości. Względny rozmiar zasugerował rodzajowi ludzkiemu poczucie, że jego świadomość jest ograniczona do ciała lub komórek, zależnie od okoliczności. Ta koncepcja ducha, zakutego wewnątrz ludzkiej machiny, jest całkowicie błędna. Pomimo, że przepływ oddziałujących wzajemnie na siebie sił może się stać bardziej złożony, to nadal koncepcja świadomości rozprzestrzeniającej się równocześnie z rozprzestrzeniającym się wszechświatem musi być wzięta pod uwagę, jeśli człowiek ma zapanować nad swymi sprawami.
Człowiek nie jest bardziej ograniczony do swojego ciała niż do atomu substancji składającej się na jego ciało czy mózg, ani też atomy fizycznej materii składające się na to ciało nie są uwięzione ani ograniczone w swym wyrazie przez to ciało lub gęstość materii umysłowej. Moc sięgania na zewnątrz i stawania się częścią całkowicie świadomą całości w najcudowniej duchowy sposób jest darem Boga dla wszystkich. Czyniąc to, nikt nie traci żadnej cząstki tego, co już jest jego własnością i nikt nie zabiera niczego nikomu, uczestnicząc w chwale Boga. Prawdziwe znaczenie urywku Pisma Świętego, w którym święty Jan od objawienia wspomina książeczkę słodką w ustach, a wnętrzności napełniającą goryczą, odnosi się do przyswojenia idei, że człowiek zawiera w sobie wszechświat i że wszechświat zawiera człowieka. Księga Życia, o której mówiono Księga Apokalipsy, jest leksykonem Boga, a leksykon Boga obejmuje cały kosmos. Ponieważ obejmuje on całe stworzenie, to niech nikt nie odbiera drugiemu jego części czy przywileju radowania się całą kosmiczną prawdą, ani też niech nikt nie pozbawia siebie tego najwyższego przywileju w życiu. Czynić tak to pozbawić siebie lub drugiego należnej mu części. I bez wątpienia wtedy Bóg jako prawo ograniczy tę jednostkę, która tak działa w takim stopniu, w jakim ograniczyła ona drugiego. Niech każdy, będąc strażnikiem swego brata, ceni najwyższe i najlepsze możliwości każdego. Zatem rozszerzcie i ściągnijcie świadomość, by odczuwać nie tylko konieczny wewnętrzny zasięg bytu, ale i zewnętrznie rozszerzający się wszechświat. A odkryjecie, że wasza świadomość rzuci was w ramiona samego wiecznego alchemika. Nie zamierzam pozostawić licznych przedmiotów zawartych w tym kursie bez duchowego i fizycznego streszczenia oraz dodatku użytecznego na co dzień. Zatem następna lekcja zawierać będzie złotą nić, którą powinienem może nazwać akordem, ponieważ ma ona stworzyć w świadomości ostateczny harmonizujący klucz, który uczyni ten kurs dziełem o trwałej i bezcennej wartości dla wszystkich. Ufam, że włączam tu wiedzę, która posłuży oprawieniu całości w ramę rzadką i piękną. Gdyż wszystko, o czym tu mowa, jest waszym całym życiem. Udoskonalcie waszą świadomość, ukierunkowując odpowiednio jej uwagę i zyskajcie tym sposobem klucz do boskiego, drogocennego magazynu wiecznej substancji. Z czułością jam jest Saint-Germain. Rozdział 9. Tygiel bytu. Oddycha tam ten człowiek w duszy tak zmartwiałej, którego usta nigdy nie wypowiedziały. To jest mój własny, mój ojczysty wszechświat. Część pierwsza. Jeśli miałbym wymienić jedną dziedzinę, w której uczniowie powinni pracować bardziej niż w innych, to wybrałbym poszerzanie uniwersalnej świadomości w obrębie pola siłowego jednostki. Największą potrzebą rodzaju ludzkiego jest obecnie, a mówię to niedwuznacznie, rozwój i kształcenie odczuwania wszechświata jako należącego całkowicie do jednostki. Wynika stąd wniosek, że jednostka musi być również postrzegana jako należąca do tego tak pojętego uniwersalnego kosmosu. Gdy uczeń alchemii zbliża się do świątyni istoty, życia i jedności, to musi on, jeśli chce poprawnie pojąć znaczenie egzystencji i znaleźć w niej szczęście, ujrzeć siebie jako diament perfekcji światła, osadzony w oprawie stałej elegancji. Uznając swe pochodzenie od tych trwałych realiów, które interpretacyjny umysł i serce istoty są w stanie pojąć i utrzymać w odpowiedniej ostrości spodziewanego postępu, człowiek znów odnosi swój dryf sterowany inteligentnie ku wzniosłej rzeczywistości.
nie istnieje mocniejszy środek wstrzymujący postęp niż izolacjonizm, który wyrasta z poczucia odseparowania od życia, kiedy małość ego zmagającego się z nieokreślonymi problemami czai się w cieniach niepewności. Nieprzewidywalne wydarzenia przyszłości, wskutek ich mętności, przynoszą niewiele pocieszenia stęsknionemu sercu, które czeka na słowo twórczego umysłu Boga, na jakieś przeczucie głębi tej miłości, którą Bóg czuje do każdej cząstki szerokiej całości kosmosu, w całym jego ogromie i wielkości. Od najmniejszych do najpotężniejszych umysłów Ziemi wszyscy potrzebują korzyści trwałego wyczulenia na uniwersalną świadomość Boga. Ludzkość, poprzez różnorodne koncepcje religijne, wyobraziła sobie Boga jako stworzenio-stwórcę, po prostu dlatego, że ludzie sami są stwórco-stworzeniami. Wydatkując olbrzymią ilość energii, istoty ludzkie pracowicie zarysowały i przedstawiły naturę Boga, podczas gdy tylko niewielu pojęło prawdę, że Bóg jest świadomością. Jako świadomość jest On życiem, inteligencją, wolą i miłością, przejawiającą się w bogatej różnorodności wymiarów i przymiotów. Oto powiadam wam, że Bóg jest dobrotliwą, bezosobową osobowością, osobową bezosobowością, osobową osobowością i bezosobową bezosobowością, zawierającą wieloraką świadomość bytu. Daje On wciąż swe twórcze ja stworzeniu, które uczynił w nadziei, że zrozumie ono jego cele i gorliwie będzie naśladować jego świadomość, w jaką je wyposażył. Dojrzewając i rosnąc w ciągu życia, ludzie naśladują się nawzajem, świadomie i nieświadomie, udając osobowości tych, którzy mają wpływ na ich życie. Tkwią w takim poczuciu nierealności, że z uporem utożsamiają się z nędznymi grzesznikami. Akceptują nie tylko oskarżenia oskarżyciela braci naszych, którego knowania ujawnione są w 12 rozdziale Księgi Apokalipsy, ale także ciężar narastających fal masowego potępienia, które, jak ryczące morze, grozi zatopieniem prawdziwego obrazu wyższego ja w oceanie emocji. Myśli i uczucia są po to, by ukształtować bryłę owocnego i stopniowego doświadczenia, które z kolei obdarza rodzaj ludzki najwyższymi aspektami jego boskiego ja. Widzicie, błogosławienie alchemicy, wasze myśli i uczucia są liniami celowania, które przystosowują i harmonizują wasze energie, skupiając je przez soczewkę świadomości zgodnie z waszą wolną wolą dla konstruktywnych lub destruktywnych wzorów w świecie formy. Ludzkość w głównym nurcie jej wpływu nadużyła energii myśli i uczuć i nieświadoma konsekwencji swych mentalnych i emocjonalnych nielogiczności, nieregularności i bezsensowności uformowała energię światłości wstępujące w jej świat w asymetryczne formy, które ze swej natury nigdy nie mogły przysporzyć szczęścia jej, ani też jakiejkolwiek innej cząstce życia. Pojęcie gwałtownego, mściwego lub niesprawiedliwego Boga jest odrażające od samego początku. Koncepcja arbitralnego bóstwa, które miałoby cechę faworyzacji, jest równie przerażająca. Tak więc, zgodnie z obrazem bóstwa zawartym w swej świadomości, człowiek sam staje się arbitrem swego przeznaczenia i stosownie do użytkowania energii, zwiastunem prawdy lub błędu w swym życiu. Rozwarstwienie ludzkiej świadomości od typów pierwotnych aż do wykształconego dwudziestowiecznego człowieka biegłego w filozofii, naukach ścisłych, religii i wyższej mechanice życia utrzymuje się w pełni do dnia dzisiejszego w różnych częściach świata. Uczciwe jednostki rozpoznają nawet w sobie te kolejne etapy rozwoju świadomości, które jeśli postęp posuwa się naprzód, są wciąż płynne. Prawdą jest, że może być wygodniej ludziom,
przynajmniej czasowo, wegetować pod słońcem i księżycem w odizolowanej zadumie, odległej od wyzwań życia, bez dobrodziejstwa czasem gwałtownego, ale zawsze nękającego alchemicznego żaru, który jak chrystusowe ognie oczyszcza rodzaj ludzki z nieczystości. Jestem jednak pewien, że dusza, która pragnie wspiąć się na wyżyny osiągnięć, aby zdobyć najwyższe szczyty, ani nie zakwestionuje, ani nie odrzuci koniecznego łańcucha doświadczeń, których założeniem jest poszerzenie umysłu, wyostrzenie intelektu, podniesienie ducha i wypróbowanie charakteru człowieka. Pozostając przy temacie gradacji świadomości, pamiętajcie, że każdy jej poziom reprezentuje fazę alchemii przejścia od ludzkiego ku boskiemu. Sprawiedliwe poczucie równej dla wszystkich szansy przyjęcia do terminu u mistrza alchemika jest warunkiem wstępnym osobistej wolności. Rozpoznać potencjał zmiennej i giętkiej świadomości to rozpoznać wzlot ducha, chcieć zaakceptować osobistą odpowiedzialność za zmianę niepożądanych warunków w obrębie własnego ja, to przyjąć odpowiedzialność za bycie synem Boga. Ci, którzy troszczą się o swoje ego i pozwalają, by wzorce energetyczne, to jest wibracje osobistej zazdrości, blokowały drogę ku samodoskonaleniu przez nadskakiwanie osiągnięciom innego życia, będą powstrzymywać postęp na ścieżce, póki nie pozbędą się tej skłonności. Zazdrość naprawdę zakorzeniona jest w poczuciu wątpliwości i strachu, że sam wszechmogący Bóg nie jest w stanie obdarzyć każdego wszelkimi dobrami i talentami przydatnymi do wypełnienia boskiego planu. Ponieważ zazdrość i współzawodnictwo między indywidualnymi wyrazami Boga są jednymi z podstawowych przyczyn braku szczęśliwości na ziemi, to stanowczo podkreślam potrzebę, aby uczniowie wrzucili je do płomienia. Zagrożenie samodoskonalenia alchemika przez zazdrość przejawia się w wielu subtelnych formach do tego stopnia, że wielu ludzi o uczciwym sercu nie zdaje sobie sprawy z faktu, że tak zabarwione wibracje od czasu do czasu wpływają na ich uczucia. Zastosowanie modlitwy i suplikacji lub inwokacji i afirmacji, zwanych dekretami, wygłaszanych w imię Boga w celu uwolnienia się od wszelkich stanów walki i zmagania, wyda owoc aktywnego, aczkolwiek pokojowego postępu. Widzicie, błędne utożsamienie się z rodziną i przyjaciółmi, akceptacja ograniczeń wynikających z dziedziczności i czynników środowiskowych, przywiązanie do osób i miejsc, do swej rasy, religii, narodowości czy grupy etnicznej musi również zostać przeobrażone w płomieniach ognia złotnika. Stosunki osobiste muszą zostać przystosowane do bezosobowych praw, a wzorce myśli i uczuć uformowane według szlachetniejszych zamiarów, jeśli jednostka ma poczynić prawdziwy postęp duchowy. Nie mówię, że jednostki powinny być lojalne w stosunku do tych, których kochają i w których wierzą, ale stanowczo oświadczam, że pierwszą lojalnością człowieka winna być lojalność w stosunku do jego prawdziwego ja, jego własnej boskiej tożsamości, jego chrystusowego bytu, a następnie do tych, którzy mają takie samo nastawienie. Ponad wszystko cele i przydatność życia muszą być poprawnie pojęte i wykorzystane. Codzienne budzenie się do kolejnej rundy pogoni za pustymi przyjemnościami i wątpliwa nadzieja śmiertelnego oczekiwania. Oto obraz sflaczałej nędzy, w której dusza rzadko kiedy bierze udział. Kiedy cele nieba są prawdziwie pojęte, to człowiek powita poranek i przyjmie każdy nowy dzień z radością. W pełni życia człowiek nie bardzo lęka się śmierci. Jak napisałem w eseju o śmierci pod nazwiskiem Francis Bacon, jest również naturalną rzeczą umierać, jak się rodzić. A dla małego dziecka, być może, jedno jest równie przykre, jak i drugie. Zatem znajdujemy się w takim punkcie naszych alchemicznych studiów, gdzie musimy zrozumieć znaczenie umartwienia ciała nieprzetransmutowanej substancji.
W ciągu wieków ludzie z olbrzymią dumą odnosili się do ciała, gloryfikowali je i ubóstwiali. Malarze tworzyli obrazy, rzeźbiarze piękne pomniki, a w końcu rozpadło się ono w proch i uległo zniszczeniu. Cały czas, gdy trwał proces jego rozkładu, duch człowieka przypuszczalnie tworzył w niebie domy wiecznej trwałości. Jest to po części prawdą, gdyż każdy dobry uczynek człowieka przebywającego w ciele jest zapisany na jego kredyt w wielkich koncentrycznych kręgach światła i elektronicznej substancji, które składają się na jego ciało przyczynowe, ciało pierwszej przyczyny, które jest miejscem zamieszkiwania obecności najwyższego Boga. Tak jak każdy indywidualny człowiek, który jest przejawem Boga, ma ciało przyczynowe, tak ma i obecność Jabjest, pulsującą jako święty ogień w centrum tego ciała. W aurycznym polu otaczającym tę obecność znajdują się znaki jego osiągnięć na rzecz dobra tego planetarnego domu. Jedno prawem zatem wraziłbym w serca uczniów alchemii. Bóg jest absolutnie sprawiedliwy i wszechświat jest absolutnie sprawiedliwy. Wszelka niesprawiedliwość wyrasta albo z ludzkiego niewłaściwego oceniania i niezrozumienia biegu wypadków, albo z niesprawiedliwych sądów ludzkich. Na tych, którzy nie pojęli życia właściwie, którzy pozostają nieświadomi praw zarówno boskiej, jak i ludzkiej sprawiedliwości, nie można polegać i liczyć, że zachowają oni płomień sprawiedliwości. Tak jak uprzednio stwierdziłem, każdy uczeń musi chcieć odrzucić pęta fałszywych nauczycieli i ich fałszywych nauk. Każdy uczeń musi postanowić przełamać łańcuchy błędów, gdy odrzuca on obraz tego świata jako pozbawionego prawości, a także sugestie, że jednostki są tu po to, by wykorzystywać się nawzajem. Jak powiedział dobrze znany i często cytowany przedsiębiorca Barnum, co minutę rodzi się naiwniak. Oczywiście ludzie nie lubią myśleć, że są wykorzystywani, dlatego też często próbują prześcignąć drugiego, zanim on ich prześcignie. Podejście to jest przyczyną najbardziej niezdrowego klimatu, zarówno w handlu, jak i w społeczeństwie. Choć jest prawdą, że na liderach świata w każdej dziedzinie spoczywa odpowiedzialność dania przykładu prawości, to nic nie powinno przeszkadzać reszcie ludzi w przejawieniu tejże prawości, którą ich liderzy powinni posiadać lub ucieleśniać jako przykład cnoty. Wiele z myśli ludzkich na temat świata jest poprawnych, ale jej błędy zostały stopniowo zaakceptowane przez jednostki bez zastrzeżeń. Taka milcząca akceptacja osłabia zarówno cywilizację, jak i jednostkę. Zatem wzmacniając więzy wolności w świecie, nowy człowiek musi się wyłonić spośród środowiska społecznego. Nowy Atlantyjczyk musi wystąpić naprzód, odziany w praworządność słońca. Złoty człowiek dla złotego wieku, oto mistrz alchemik. Jeśli ten duchowy człowiek, spowity w moc słońca, spowity w siłę duchowej alchemii, spowity w cnotę, którą już posiadł, ale której zbyt często nie jest świadom, ma dzisiaj wystąpić, to musi to się stać, ponieważ ofiarował on ciało swych skorumpowanych substancji na przetopienie w tyglu alchemicznego pieca. Wczesnochrześcijańscy mistycy i pisarze powoływali się na doświadczenie, kiedy mówili, że człowiek powinien umrzeć z Chrystusem, jeśli ma z nim żyć. Ta śmierć dawnego człowieka z jego uczynkami została wrzucona do tygla duchowo-alchemicznego doświadczenia. Tym sposobem można zmienić wszelkie niepożądane okoliczności w życiu człowieka, aby mógł on przejść przez chwalebną transmutacyjną epopeję, której kulminacją będzie stanie się nowym człowiekiem. Wolny wreszcie od nieczystości ludzkiego doświadczenia, wyłoni się on w pełni lśniącej chwały, boskiego doznania, którym będzie pełnia zmartwychwstania. Agonie Getsemanii mogą zostać porównane do duchowego przygotowania, które indywidualny alchemik musi poczynić, zanim mądrze i świadomie powierzy się tyglowi życia, by wyłonić się zeń w prawdziwej chwale.
swej istoty. Jest to umieranie z Chrystusem w pełnej nadziei, że będzie się żyło znowu. Umiłowani, pamiętajcie, że ci, którzy nie czynią tego chętnie i świadomie, przejdą przez zmianę zwaną śmiercią, szczególnie jeśli upierają się w podążaniu drogą, która prowadzi ich na zatracenie. Lecz ta zmiana bez wcześniejszego porzucenia dawnego człowieka nie doprowadzi do niezwalczonej chrystusowości, którą Bóg zamierza otoczyć każdego syna. Jest najwyższym przejawem wiary, kiedy dusza żywa, rezygnując nawet z miłości własnej, oddaje się jako żywa ofiara, aby to chrystusowe zwycięstwo mogło zostać przez nią uczczone. Takim jest zawodowy Syn Boga. Kończąc część pierwszą, polecam, aby poszukujący poczynił wszelkie ofiary potrzebne do odnalezienia złotych możliwości, które prześwitują przez mgły czasu i przestrzeni jako duchowa rzeczywistość, nadzieja każdego człowieka na ziemi. Część druga. Umiłowani, tak jak nieba nie traci się przez pojedynczą myśl czy uczynek, tak i nie zyskuje się go jedną myślą lub czynem. Niemniej jednak wasze życie może stać się codzienną rundą zwycięstw, dzięki której każdy dobrze postawiony krok będzie popychał was ku poszerzającemu się odczuwaniu piękna i chwały nowości życia. Będzie to zmartwychwstanie z przyziemnych czynów zmysłowości ku żywemu wyniesieniu świadomości chrystusowej, uduchowieniu obdarzające każdego tak oddanego misją Jezusa Chrystusa, jednego z największych alchemików wszechczasów. Na myśl o zmartwychwstaniu przypominają mi się słowa: w pięknie lilii Chrystus przybył, narodzony za morzami, w blasku serca, co odmienia was, tu wszystkich razem z nami. Zmarł, by świętym lud uczynić, żyjmy, by wolność dać, gdy Bóg wciąż kroczy w przód. Nowo zmartwychwstały człowiek, w którym narodził się Chrystus, w którym jest przemieniająca chwała, zmartwychwstał dzięki mocy przemiany, dzięki mocy nauki, boskiej alchemii. Jutrzenka każdego nowego dnia nabrała w nim duchowego znaczenia, którego nigdy dotąd nie doświadczył. Każdy dzień składa on w kielichu okazji, by żyć w wolności i oswobodzić wszystkich ludzi. Teraz cała natura w słodkiej spójni z pragnieniem jego życia, by podsycać ognie wolności, wyciąga nieśmiertelne ręce szczęścia. Drzewa, kwiaty, skały, ziemia, wszelkie różnorodne przejawy natury kłaniają się temu człowiekowi, który uczynił z siebie narzędzie wolności i roztaczają nad nim troskę i względy samego mistrza ogrodnika. Ojciec, który stworzył raj Boga, wymieniony w Księdze Rodzaju, jest teraz uznawany za prawdziwego stwórcę wszystkiego, co piękne. Sylfy powietrza, nimfy wodne, ogniste salamandry płomienia i gnomy ziemi zostają uznane za duchy elementalne, stworzone po to, aby pomóc temu jedynemu Ojcu w zaprowadzeniu Królestwa Najwspanialszej Cudowności i Piękna. Spostrzegawczy alchemik dojrzy, że zmysłowa natura człowieka znalazła swe częściowe odzwierciedlenie w Królestwie Natury, gdyż elementale, od najmniejszych do największych, są wielkimi naśladowcami ludzkiej sceny. Wraz z przejęciem przez nie od ludzi koncepcji dualności, kolce i osty, ból i rozstanie pojawiły się na ekranie życia. Niemniej jednak, pomimo całej profanacji dziewiczego piękna ziemi przez ludzkie niesnaski i nieporozumienia, wiele z tego, co piękne, pozostało, wskazując, że moc Boga jest większą niż siła deifikacji zła. Przyjaźniąc się ze sługami Boga i człowieka w przyrodzie, miłosierny alchemik uczy się wykorzystywać wielki,
duchowy strumień elementalnego życia i w obecności Ducha Świętego odkrywa możliwość współdziałania z naturą, o którego istnieniu mu się nawet uprzednio nie śniło. Patrząc na błogosławioną ziemię ze świetnością jej falistych nizin, urodzajnych dolin i pasm górskich, spoglądając na krystaliczne zwierciadła jeziora i szemrzących strumieni, przeplatających się z terenem i toczących żywioł wody kanałami różnej głębokości, ludzkość napełni się pełnym czci zadziwieniem. Planetarne żyły i arterie przenoszące niezmordowaną energię wiekuistego z miejsca na miejsce na wirującej kuli świata, błękitna kopuła nieba ze złotym dyskiem słońca, ogrzewająca i przywracająca rodzaj ludzki do życia, cicha noc z kryształowym księżycem i diademami gwiazd, takim jak plejady. Wszystko to zalane jest poczuciem jedności, która przenika wszystko. Nigdzie nie odczuwa się większego znaczenia jedności niż w głębi serca jednostki, która jest w całkowitej harmonii z Bogiem i własną obecnością jam jest, zindywidualizowaną tożsamością doskonałości samego Stwórcy. Ten rezerwuar historycznego obłędu, na który składa się niezliczone mnóstwo zmysłowych zdarzeń i ludzkich omyłek, przemienia się obecnie przy pomocy alchemicznych ogni duchowej odnowy i na jego miejscu powstaje pełnia prawdziwego bytu człowieka. Nie jest on już częścią, jest całością stworzenia. Te doliny i wzgórza, te diademy gwiazd i odległe przestrzenie są częścią jego samego. Jest on nimi wszystkimi i w nich wszystkich. Z pomocą tego nadprzyrodzonego poczucia wszechobecnego cudu człowiek jest w stanie jako integralne przejawienie się Boga dokonywać cudów wielkiego alchemika i zmieniać swój świat w cudowną chwałę zmartwychwstania. Stare zmysły minęły, a oto wszystko stało się nowe. Mając to na uwadze, pragnę pokrótce scharakteryzować uczniom postęp, który nastąpi w świecie nauki. Interesuje mnie przedstawienie w tym studium alchemii prapremiery większej władzy człowieka nad pierwiastkami, ponieważ niektórzy z naszych przyszłych alchemików mogą być pomocni w urzeczywistnianiu tych nowych technik lub też w przywołaniu ich z wszechświata. Rozpatrzmy przez chwilę wynalazek przełącznika umysłowego. Obecnie żarówki, windy, drzwi i wiele innych urządzeń uruchamia się za pomocą przełączników lub elektronicznie, a inżynierowie pracują nad maszyną do pisania, która będzie drukować fonetycznie zdania bezpośrednio jej dyktowane. Przełącznik umysłowy jest nawet bardziej rewolucyjny, ponieważ dzięki opanowaniu prądów energetycznych przepływających przez umysł umożliwi on ludziom kierowanie za pomocą fal umysłowych urządzeniami mechanicznymi i funkcjami elektronicznymi. Na pewno wiele zabawnych sytuacji może wyniknąć, kiedy dwie osoby jednocześnie prześlą sprzeczne impulsy. Nie powinno to stanowić żadnego problemu, gdyż jedynie zniosą się one nawzajem lub mocniejsza z transmitowanych fal myślowych przeważy nad słabszą. Inną nowością nadchodzącego wieku będzie aparat fotograficzny tak czuły, że umożliwi on fotografowanie ludzkiej aury. Pozwoli to lekarzom odkryć podstawowe przyczyny wielu chorób fizycznych, jak również rozwiązać problemy psychiatryczne związane z emocjami i zapisem z podświadomości minionych doświadczeń, nawet tych z poprzednich wcieleń i nieznanych samym pacjentom. Wzory fal wytworzone przez tendencje kryminalne i zbrodnie zapisane w ciele eterycznym zostaną również sfotografowane, czyli zarejestrowane przez czułe instrumenty w formie graficznej w sposób podobny do tego, jaki używany jest obecnie do zapisu fal mózgowych i impulsów systemu nerwowego. Świadectwo winy
lub niewinności będzie dostarczone tym administratorom sprawiedliwości, którzy uprzednio polegali na niepełnej znajomości zdarzeń w karaniu przestępczych jednostek. Wraz z nadejściem większego zrozumienia magnetyzmu będzie możliwe takie wzmocnienie tej siły, by możliwe było zawieszenie mebli w powietrzu bez żadnej formy widocznej podpory. Bliski jest nowy wynalazek optyczny, który zwiększy możliwość badania światów mikroskopijnych i atomowych. Na tym polu możliwe będzie powiększanie zdjęć z wielką ostrością przy użyciu metod niespotykanych uprzednio. Wraz z tym odkryciem chemikom świata zostaną udostępnione pewne metody transmutacji, dzięki którym synteza nowych pierwiastków będzie możliwa równie łatwo jak dziecięca zabawa klockami. Zapoczątkowana zostanie nowa forma aeronawigacji i transportu przez użycie promieniowania elektronicznego działającego na metal, z którego jest zbudowany statek powietrzny, anulując tym wpływy grawitacyjne i nadając mu cechę lekkości podobną do helu. To umożliwi mu uniesienie się, zaprzeczając całkowicie sile ciążenia. Taki statek będzie mógł być wtedy kierowany przez dysze atomowe w taki sposób, że umożliwi to wszystkim bezpieczniejszą formę lokomocji. W niedalekiej przyszłości powinien nastąpić przełom w telewizji kolorowej, poprawiający wyrazistość tonu i walory kolorów. Przy pomocy satelitów okołoziemskich, takich jak te, które aktualnie okrążają Ziemię, nowa metoda badania pogody i rzutów jej na mapę przyczyni się do zrozumienia przez ludzkość potrzeby istnienia centralnej meteorologicznej stacji kontrolnej w celu kierowania warunkami atmosferycznymi nad większością obszarów lądowych świata. Mam wrażenie jednak, że mogłoby się to stać powodem wielu kontrowersji i może zostać zarzucone do czasu, gdy większa jedność i przyjaźń zapanuje między różnymi grupami zainteresowań i pośród rodziny narodów. Dzieło rozpoczęte wiele lat temu przez Lutera Barbenka, który działał pod kierunkiem hierarchii w swych doświadczeniach nad naturą i przeszczepianiem roślin, zostanie podniesione na nowy stopień doskonałości, gdy drogą wyższych studiów cytologicznych zostaną odkryte pewne rzeczy we wnętrzu nasion. W środku pustynnego kaktusa zamknięty jest sekret, dzięki któremu jałowe przestrzenie świata mogą doprawdy rozkwitnąć jak róża i wydać wszelkie rodzaje owoców i jarzyn przy o wiele mniejszej ilości wilgoci niż obecnie jest to wymagane. Tak więc problem braku wody będzie mógł zostać częściowo rozwiązany. Obecna fala przeludnienia świata, która zdaje się skłaniać wielu demografów do wyciągnięcia i przypomnienia doktryn Malthusa w celu zakończenia lub ograniczenia ludzkiego życia z całkowitym zaprzeczeniem praw Boga, okaże się mniej istotna dla przyszłych społeczeństw, gdy uświadomią sobie one cudowne metody wzrostu produkcji rolniczej, użytkowania bogactw mórz i nieograniczonego użycia energii atomowej w zaawansowanym planowaniu miast, a także w kolonizacji międzyplanetarnej. Jest pewien cel w planach Boga, który dalece przekracza pojęcie ludzkiego intelektu i pamięć historii na Ziemi. Cuda, które mają nadejść, wkrótce zostaną przyćmione przez jeszcze wspanialsze i dlatego wszelkie życie powinno trwać w stanie nieprzerwanego oczekiwania. Umysł Boga raduje się, gdy może hojnie obdarzać swym błogosławieństwem. A ponad wszystko pragnąłbym teraz udzielić rady wam, uczniom światła i wszystkim innym ludziom. Pozyskajcie najpierw od Boga Ojca mądrość życia w pokoju, postępowanie łagodnie i uprzejmie wobec siebie, szerzenia edukacji ludzkości na całym świecie, a szczególnie zdołajcie szczerym wysiłkiem zapobiec wzrostowi ilości tych biednych jednostek, które skłonne są popełniać zbrodnie przeciwko społeczeństwu. Nie można przecenić wartości kształcenia młodzieży w poprawny sposób i zachęcania jej, by żyła, służąc użytecznie i z dobrocią charakteru. Skandale polityczne pośród narodów świata
i brutalność metod państw policyjnych muszą zostać przełamane mieczem księcia pokoju. Książę pokoju uosobiony jest przez miłosiernego Chrystusa wyruszającego, by nauczać wszystkie narody, że droga Boga jest dobra, że Jego cuda są po to, by wszyscy bez wyjątku mogli się nimi cieszyć. Trzeba dążyć do wyższego niż współzawodnictwo sposobu życia. Ludzie muszą działać pod wpływem impulsu Boga, a mniej pod wpływem chęci wywyższania się. Nauczajcie tej prawdy. Dzielenie się łaską nieba jest posłaniem wiecznego czuwania od wielkiego białego braterstwa dla wszystkich na ziemi. Dobrobyt i pokój idą ręka w rękę. I ten stan szczęśliwości jest wolą Boga. Niech ta planeta mocą duchowej i naturalnej alchemii powstanie, by zbudować nowe domy, nowe kościoły, nowe szkoły, nową cywilizację, nowe pojęcia, nową cnotę, nową wielkość. Wszystko to w granicach wiecznej ufności, która promieniuje z serca samego Boga. Jest zakotwiczona w waszym fizycznym sercu jako rozrastająca się iskra ognia samego nieśmiertelnego alchemika. Część trzecia. Poczucie osamotnienia powinno zostać przezwyciężone i zastąpione przez pewność wszechjedności. Człowiek wyszedł od Boga jako dobry i powróci do tego stanu przez stawanie się dobrym na drodze godności, wolności i wyboru. Moc, miłość i mądrość Boga nie są nigdy tyrańskie, lecz łagodnie zlewają na każde pojedyncze stworzenie błogosławieństwo sposobności poznania Go bez granic. Przebaczenie, miłosierdzie, sprawiedliwość, pokój, osiągnięcie i postęp ku ostatecznej supremacji są darami, które życie oferuje wszystkim. Poprzez proces stąpienia w materię i formę człowiek jako cząstka Boga przeznaczona, żeby ostatecznie zwyciężyć, staje się świadomym panem wszystkiego, co zbada, o ile nie zapomina o swym źródle. Utożsamiając się z nieczystościami, nieomal natychmiast wplątuje się w pajęczynę ludzkiego czynu, której węzły, jak nić Ariadny, snuta wzdłuż labiryntu podziemnej materii, przyprowadzają go twarzą w twarz do Minotaura, który mieszka w niższych poziomach świadomości, czekając na pożarcie Chrystusa. Wyrwanie się oznacza wolność. To, co zstępuje i przybiera formę i gęstość, musi, chcąc uzyskać wolność, wstąpić z powrotem w górę ku temu źródłu, z którego się poczęło. Przedwczesne uczynienie tego jest błędem. I dlatego Ojciec, czyli obecność Jam jest, wie z dokładnością dnia i godziny, kiedy każdy strumień życia będzie gotowy, dopóki całość zewnętrznych okoliczności nie zostanie przezwyciężona i przetransmutowana w sposób, dzięki któremu jednostka spełni swe pierwotne cele wejścia w orbitę Ziemi, dopóty powinna ona kontynuować naukę i przygotowanie zgodnie z uniwersalnym planem. Zapewne myślące jednostki rychło dostrzegą, że żenienie się i wychodzenie za mąż, wydawanie na świat potomstwa, unieśmiertelnianie obecnych stylów cywilizacji nie jest samo w sobie ostatecznym celem życia. Cały świat jako scena nie jest kosmicznym koloseum i zanim kurtyna zapadnie po skończeniu ostatniego aktu, dramat człowieczego bytu będzie trwał, odgrywany w wielu zakątkach wszechświata, o których się nie śniło ani dawnemu, ani obecnemu człowiekowi. Ludzkie marzenia o niebie są jedynie słodkimi migawkami scenerii Elysium, łaskawie udzielonymi ludzkości jako zachęta do czasu, gdy będzie ona w stanie poszerzyć swą własną duchową wizję i dojrzeć rzeczywistość cudów Ojca w Jego wielu kosmicznych domostwach. Najwyższym celem Boga dla każdej jednostki na Ziemi jest to samo zwycięstwo, które umiłowany Jezus zaprezentował na górze Betanii. Nacisk jako chrześcijaństwo kładzie na konanie w Getsemanii,
ukrzyżowanie i czuwanie Józefa z Arymatei u grobu często zaćmiewa każdemu mężczyźnie, kobiecie i dziecku wielkie znaczenie, jakie mieści się w chwale zmartwychwstania i tajemnicy wniebowstąpienia. Niezrozumienie prawa, przyczyny i skutku oraz nieuchwycenie sensu jedności Chrystusa uniwersalnego bierze swój początek w ludzkich pojęciach, które zostały wprowadzone w przypowieści o raju i trwają do dzisiaj, uwiecznione przez posiwiałe mgły czasu i dogmatu. Na nieszczęście koncepcja zastępczej pokuty została przyjęta w ciemno i jest szeroko używana jako usprawiedliwienie nieprawości i ich kontynuacji. Tak to ludzie, otoczeni aurą bogobojnej, lecz zbytecznej bojaźni, upierają się w przekazywaniu fałszu z pokolenia na pokolenie w imię Boga i Pisma Świętego. Odciskanie dysonansu i nieprawości na czterech niższych ciałach człowieka, to jest ciele fizycznym, mentalnym, pamięciowym i emocjonalnym, działa w oparciu o naukowe, zarządzone prawo kosmiczne i samo w sobie stanowiące narzędzie stworzenia. Jako stwórcy ludzie posiali wiatr i zebrali karmiczną burzę. Zwycięstwo uniwersalnego Chrystusa, które zademonstrował umiłowany Jezus, miało na celu wskazanie człowiekowi drogi, która by go bezpiecznie doprowadziła z powrotem do Bożego wizerunku. Droga ta została odkryta jako Chrystus, czyli boskie światło w każdym człowieku, który przychodzi na świat. To cudowne światło jest zatem światłem i życiem świata, indywidualnego świata każdego człowieka. Tylko krocząc w światłości, tak jak On, uniwersalny Chrystus, który sam trwa w światłości, może człowiek powrócić do domu Ojca. Przebaczenie grzechów jest narzędziem miłosierdzia wielkiego prawa, dzięki któremu zapłata lub kara za przewinienia zostaje zawieszona po to, aby jednostka mogła iść i nie grzeszyć więcej, a następnie zyskać okazję większego duchowego postępu. Jednak przebaczenie nie zwalnia duszy od wymaganego od niej zrównoważenia nadużytych energii alchemicznych ogniami transmutacji. Naprawienie zła, uczynionego każdej cząstce życia, łącznie z samym sobą, musi zostać dokonane w pełni z kosmiczną dokładnością. Stąd każda jota i kreska w prawie musi zostać spełniona tutaj lub później. Proces ten nie powinien być przerażającym oczekiwaniem sądu, lecz raczej szczęśliwym wyczekiwaniem sposobności do służby życiu i uwolnienia uwięzionej świetności życia. Gdyż przez służenie życiu jednostkowo i uniwersalnie oraz przez wzywanie alchemicznych ogni na ołtarzu bytu, jednostka może naprawić wszystkie błędy, którymi bezmyślnie pokalała przepiękną obecność życia. Zaprawdę ci, którym wiele przebaczono, umieją mocno kochać, gdyż dostrzegają potrzebę wiecznej wdzięczności za dobroć i miłosierdzie Boga, które przetrwa wieki. Jedną z ważniejszych przyczyn knombrności, arogancji, zamierzonych nieprawości, nieposłuszeństwa, buntu i uporu jest próżna nadzieja uzyskania indywidualnego osiągnięcia bez indywidualnego wysiłku lub osobistego zbawienia bez osobistej ofiary. Ludziom nie podoba się pracowite wyprówanie każdej nitki i supła, które utkali w szacie życia, lub osiąganie nieba przez uczciwy wysiłek. Jednakże muszą oni pewnego dnia stanąć twarzą w twarz z tą prawdą o nich samych. Zatem teraz, kiedy prawda i sprawiedliwość sposobności są pod ręką, jest to czas właściwy i upragniony. Oto teraz czas upragniony. Oto teraz dzień zbawienia. Pragnienie znalezienia kozła ofiarnego za swoje grzechy w osobie nauczyciela świata lub zbawiciela nie jest zgodne z kosmicznymi zasadami, na których opiera się prawo pokuty. Mistrz wielkiego światła, taki jak Jezus Chrystus czy Gautama Buddha, może utrzymać równowagę dla milionów dusz, które nie są w stanie dźwigać ciężaru własnego poczucia grzechu.
Takie działanie wstrzymujące jest odraczaniem prawa, dzięki czemu poprzez miłosierdzie i osobistą ofiarę tego, który strzeże płomienia życia dla wszystkich, ludzkość może znaleźć swą drogę z powrotem do Boga i następnie, poprzez siłę ponownych narodzin i obecności Ducha Świętego, powrócić, by podjąć niedokończoną sprawę wyrównania swych długów wobec życia. Chrystus jest Zbawicielem świata, gdyż jako niepokalane serce opóźnia dzień sądu, dając ludzkości dodatkową szansę w czasie i przestrzeni, by spełniła ona wymagania nieśmiertelności. Nie mogę w święte imię wolności oprzeć się mówieniu na te tematy, gdyż wielu cierpiało w świecie astralnym po zmianie zwanej śmiercią i gdy stanęli przed władcami karmy, by złożyć sprawozdanie ze swego życia, okazali się zbyt lekkimi. Na nieszczęście mogło się tak stać jedynie dlatego, że podczas życia na ziemi przyjęli oni fałszywą doktrynę religijną i w tym niefortunnym stanie nie zdołali zdziałać niczego dobrego w czasie im przeznaczonym. Potem sprawdziły się słowa, którymi Bóg przemówił do syna Adama. Grzech leży u wrót, co oznacza chwila podsumowania z przebieżenia energii Boga nadeszła. Zdaj rachunek. W boskim porządku świata odpuszczenie grzechów jest trwałe i skuteczne, gdyż fioletowy płomień transmutuje każdy niepożądany stan i równoważy wszystko swym światłem. Światło to jest Chrystusem uniwersalnym. Drogocenny fioletowy płomień, aspekt świadomości pocieszyciela, jest przyjacielem każdego alchemika. Jest on zarówno kielichem, jak i eliksirem życia, który niezawodnie wnosi doskonałość wszędzie tam, gdzie zostanie wezwany do działania. Gdy fioletowy płomień dokona swego doskonałego dzieła, niech wszyscy wytchną w pracy, by Bóg mógł poruszać się po wodach stworzenia, wprowadzając i utrzymując praworządność swego wiecznego prawa. Zwycięstwo czy wtajemniczenie w niebo wstąpienia może nadejść i nadejdzie dla wszystkich, nawet dla małych dzieci, kiedy będą oni gotowi do tego, kiedy przynajmniej 51% ich karmy zostanie zrównoważone, co będzie oznaczało, że 51% wszelkiej energii kiedykolwiek im danej do użytku zostało przetransmutowane i zużyte na konstruktywne cele. Kiedy serca ich będą sprawiedliwe względem Boga i człowieka oraz dążyć będą do wzniesienia się ku niezawodnemu światłu Bożej, wiecznie w niebo wstępującej obecności. Gdy dar ten oferowany jest komuś przez jego własną obecność Jam jest i radę karmiczną, ślady starości opadają zeń tak szybko, jak uśmiech może pojawić się na ustach, a magnetyzm i energia tego człowieka stają się nieograniczoną siłą Boga, przepływającą przez jego istotę. Nieczystości ciała fizycznego, znużenia ciała emocjonalnego, zmęczonego nienawiścią i swymi monstrualnymi stworami, nieprzerwany kołowrót ciała mentalnego. Wszystko to kolejno opada i zostaje zastąpione z doskonałą łatwością przez ich boskie odpowiedniki. Uczucia napełniają się miłością Boga i aniołów. Umysł staje się diamentowo błyszczącym umysłem Boga, wszechobecnym, wszechwiedzącym, wszechmocnym. Cała istota jest natchniona i pełna nadziei. Zatem to, co kiedyś stąpiło z nadzieją, teraz wstępuje z powrotem w światło, z którego przybyło. W jedności z aniołami i naturą, z przyjaźnią w niebo wstąpionych mistrzów i w towarzystwie majestatycznego, wielkiego, białego braterstwa, dzięki wewnętrznej boskiej zasłudze, osiąga ono pełnię wszystkiego tego, co Bóg kiedykolwiek zesłał każdemu synowi, bez względu na osobę, i w radosnym uznaniu zwycięstwa człowieka słyszy: Tyś, synem moim, ja Ciebie dziś zrodziłem. Epilog. Religia i duchowość nie są hańbą. Są one przyborami wiecznie twórczych sztuk. Są towarzyszkami alchemika, który pragnie przemienić każdy niski element ludzkiej natury i wszystko, co żyje, w złoto Chrystusowego osiągnięcia.
W nauce tej mieszczą się klucze do najwyższych bram. Muszą one zostać dopasowane do zamka przed dostąpieniem najwyższej inicjacji. Jam jest drzwiami do stopniowego odsłonięcia wciąż wznoszących się planów świadomości wszystkich w obrębie waszej cudownej boskiej obecności. Jam jest. Błogosławieni, nie jesteście ograniczeni w alchemii jedynie do przyciągania trójwymiarowych obiektów ze źródła uniwersalnego światła. Mistrzostwo w opanowaniu alchemii może oświecić umysł, uzdrowić niepożądaną sytuację, duchowo podnieść całą naturę człowieka z jego niskiego stanu do złotego standardu, gdzie złoty środek jest prawem. U was, jak u Boga, wszystko jest możliwe. Nie ma innej lub wyższej drogi. Na przykład świetność współczesnej radzieckiej nauki nie jest w stanie zdobyć wszechświata dla błogosławionych dzieci Matki Rosji. Tylko Bóg może przynieść wieczne zadowolenie całej ziemi. Niech bezbożni drżą, bo znikną tak prędko jak trawa, a prawi będą błyszczeć jak synowie wielkiego alchemika, wszechmocnego Boga. Dalsze studia alchemii są dostępne dla wszystkich, którzy stopniowo poczynią postępy w nauce opanowywania samego siebie. Część tego materiału prezentuję w lekcjach Bractwa Strażników Płomienia, część w cotygodniowych perłach mądrości napisanych przez mistrzów naszego braterstwa, a część przedstawię wam osobiście w odpowiedzi na zew waszego serca. A wołać musicie, jeśli dane wam jest, by dopełnił się w was sprawiedliwy cel. Wołaj do mnie, a odpowiem ci, oznajmia Najwyższy Bóg. Ojciec nagrodzi was publicznie za każde modlitewne wołanie w ukryciu. W kąciku wnętrza własnego serca, nieznani nikomu, możecie zawsze po cichu wołać. Tam w waszym sercu jest tygiel wiecznej esencji, biały kamień, eliksir i cały potencjał życia. Alchemicy świętego ognia, oto święta kosmiczna formuła. Teos równa się Bóg. Reguła równa się prawo. Ty równasz się byt. Teos plus reguła plus ty równa się Boże prawo, działające jako zasada waszego bytu. Jam jest w nieprzerwanej harmonii z waszym prawdziwym bytem. Pax vobiscum, Saint-Germain. Koniec części pierwszej. Zapraszam do subskrybowania kanału. Czytał Artur Zając.